Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj jest o 5 dodatkach, które podbiją Wasz look w zimie, które wprowadzą Wasz look, Waszą stylówę na wyższy poziom, więc jeżeli jesteście ciekawe, co ja tutaj dzisiaj dla Was mam, co ja przygotowałam, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, słuchajcie. I będzie tak, że to nie będą tylko rzeczy, ale będą też takie trochę triki z nimi związane, więc myślę, że będzie ciekawie. Jeżeli film się będzie Wam podobał, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam Was na mój Instagram, gdzie możecie również mnie śledzić. A teraz przechodzimy już do rzeczy. Pierwszy z takich dodatków, na który stawiam w tym sezonie, są duże naszyjniki z takich ogniw. Po pierwsze, jest to bardzo mocny trend, można to było zobaczyć na wybiegach właśnie na jesień i zimę. Jakby nie było, no wszystkie chcemy tego modnego vibe'u, albo prawie wszystkie w swoich stylizacjach i myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Tutaj akurat mam taki vintage, który znalazłam po prostu w domu u rodziców naszyjnik, natomiast lecą do mnie jeszcze takie, jeszcze bardziej ogniwowe, jeszcze bardziej masywne. I to jest właśnie taki dodatek, na który stawiam. Dlaczego? Dlatego, że ja na przykład bardzo lubię w zimie, jak jest chłodno, chodzić w golfach. Ale golfy mają to do siebie, że tworzą nam tutaj dosyć dużą płaszczyznę na klatce piersiowej i to wszystko wygląda masywnie, dlatego właśnie tego typu naszyjniki, zresztą nie tylko tego typu, ale ja mówię o tych, które po prostu w tym sezonie, że tak powiem, mnie kręcą, właśnie dobrze siadają, bo rozbijają tą płaską formę i to też jest fajny typ dla osób z większym biustem, bo jeżeli chcecie właśnie nie wyglądać tutaj masywnie czy przy większym biuście, no to taki naszyjnik zrobi robotę, także to jest mój pierwszy dodatek na ten sezon zimowy, który właśnie, że tak powiem, będę ogrywać, może tak. Druga sprawa to jest też mega praktyczny tip, zaraz wracam. Pokazywałam Wam swego czasu właśnie, w jakimś mierzymy z Shein, skarpetki. Takie skarpetki, pokazuję je jeszcze raz. I słuchajcie, nie, to nie jest coś, co Was ogrzeje, wiadomo. Spróbuję Wam je podlinkować, jeżeli jeszcze będą dostępne, a jeżeli nie będą, zresztą spróbuję Wam znaleźć te rzeczy, o których mówię, chociaż po jednym przykładzie, może w ten sposób. I o co chodzi z takimi skarpetkami? Jak widzicie, one są takie siateczkowe i totalnie niegrzejące. Natomiast wiemy wszyscy, że od dłuższego czasu jest taka tendencja, że nosimy botki, wiadomo, nie każdy, znowu, to są takie uogólnienia, że nosimy botki, odkryte kostki itd., itd. Czasami nawet dosyć ekstremalnie. I teraz właśnie w trendach coraz bardziej mamy spodnie, które są straight, czyli mają proste nogawki, więc one nawet nie przylegają i tam nam może wszystko podwiewać, jeżeli chcemy postawić na taką stylówę. I właśnie, czy to nam da ciepło? Nie, to nam nie da ciepło, ale nam da bardzo fajny efekt wizualny i zamaskuje to, co mamy pod spodem, słuchajcie. Możecie kupić po prostu cieliste skarpetki, czy cieliste takie setki, rajstopkowe skarpetki i założyć pod to i właśnie to będzie widoczne jako ta nasza niby goła noga w takiej cienkiej skarpetce, to będzie totalnie fajnie zamaskowane. I właśnie będzie też ta luka wymarzona, która sprawia, że często w zimie marzniemy. Także to jest znowu taki dodatek mój na ten sezon. Muszę się zaopatrzyć w większą ilość takich skarpetek i to też jest taki trochę zimowy trik stylizacyjny, który właśnie doda Waszej stylówie ten level up. Numer 3 to jest zegarek. I nie ukrywam, to jest Daniel Wellington. Wiecie, że Daniel Wellington wysyła mi produkty, ja je Wam pokazuję, jak się tylko pojawiają zniżki, ale przy okazji tej promocji, o której zaraz Wam powiem, pokazuję Wam jeszcze jedną rzecz, właśnie zegarek, ale noszony na ubranie. Znowu, można to było zobaczyć na wybiegach i w tamtym momencie, jak widziałyście, jak Wam pokazywałam w trendach, to były takie głosy, że to jest dziwne, ale słuchajcie, ja się nad tym zastanawiałam, ja to rozkminiam i noszenie zegarka na sweter jest mega, mega praktyczne w zimie. Dlaczego? Dlatego, że nie musicie wyjmować telefonu. Nie wiem jak Wasze telefony, ale mój nie lubi marznąć. Tylko po prostu odsuwacie sobie kurtkę i nawet nie pokazujecie gołego ciała, macie zegarek. Dlatego dla mnie to jest totalnie, że tak powiem, wiem, może to nie jest nic niesamowitego, ale dla mnie to było takie olśnienie, że to jest totalnie mega praktyczne. Także dla mnie to jest po prostu też taki niezbędnikowy dodatek zawsze, w każdej porze roku, ale w tym momencie da się go ograć też w taki sposób, żeby, wiecie, nawet rąbka chłodu nie poczuć. A jeżeli chodzi o promocję, to wracam do promocji. Słuchajcie, od 3 grudnia do 7 stycznia będzie minus 20% przy zakupie więcej niż jednej rzeczy. W sensie kupujecie 2 produkty Daniela Wellingtona, nie muszą być to 2 zegarki,
dostajecie 20% zniżki i jeszcze do tego opakowanie prezentowe. Ja właśnie zamówiłam, że tak powiem, w ramach tego, żeby Wam pokazać bransoletkę, zegarek. Właśnie i możecie sobie tak zamówić zegarek z bransoletką, czy na przykład z dodatkowym paskiem. I właśnie dodatkowy pasek. Ta promocja minus 20% łączy się również z tą zniżką, którą macie ode mnie, czyli 15% na hasło szulów. Także wychodzi sporo taniej. I tak, możecie zrobić dla siebie taki patent, możecie to zrobić na prezent. No i ja tak jak Wam pokazuję, dla mnie to jest fajna opcja zimowa. Jestem bardzo ciekawa, czy też skorzystacie z tego triku i z tego podbicia stylu na zimę. Tylko wiadomo, jeszcze ostatnia rzecz, nie wkładajcie jakichś takich grubaśnych, totalnie, nie wiem, dzwonowatych rękawów pod zegarek. Próbowałam, nie wygląda to dobrze. Lepiej właśnie jak są takie węższe. I numer czwarty, słuchajcie, to nie jest nic nadzwyczajnego, na co nie wpadłby nikt inny. Nie, no nie ukrywam. Ale czapka. Wiem, że są tu również młodsze osoby, ale wiem, że również starsze nie cierpią czapek. My dziewczyny w celu zachowania naszej fryzury, powiedzmy, nie lubimy czapek. Nie przepadamy za czapkami. Ale może Was zdołam przekonać, bo pokażę Wam trochę przykładów fajnych czapek. Na początek pokażę Wam tą, którą pokazywałam Wam w Mierzymy dodatki z dobrym składem z Allegro. I to jest kaszmirowa czapa. I słuchajcie, to też jest jeden z takich mocniejszych trendów i właśnie czapki w typie takim turbanowym, bo to jest trochę taki turbanowy właśnie typ, są bardzo modne w tym sezonie i szczerze mówiąc, ja jak ją zakładam do jakiejkolwiek stylizacji, to czuję, że tą stylówę podbijam, a nie jej cokolwiek odbieram. Także czapek czy turbanowych można mnóstwo znaleźć w różnych miejscach w internecie. Widziałam je na Shein, widziałam je właśnie, no są na Allegro, bodajże na Asosie. Wszystko Wam się tutaj pokazuje, to co znalazłam. Także to jest bardzo fajna rzecz. A oprócz czapek turbanowych przecież mamy 100 tysięcy rzeczy fajnych, które możemy założyć na głowę i naprawdę nie ryzykować tego, tak, włosy, no niestety, że coś nam potem będzie niefajnie. Czapka to jest fajny dodatek, dajcie się przekonać. Ja mam taką swoją krucjatę od paru lat już na tym kanale, żeby zawsze właśnie w zimie i na jesieni robić Wam takie poradniki, przekonywać Was do tego, że właśnie noszenie czapek, szalików, jakichś tam skarpetek, takich dojechanych powiedzmy, żeby jednak oprócz tego, że fajnie wyglądamy, żeby nam było ciepło, to jest taka... bardzo się podnieciłam, ale to jest taka trochę moja misja. Chcę Wam pokazać, że nie tylko fajny wygląd może być tak jakby wiecie, no niekoniecznie praktyczny, że można też robić tak, żeby było i praktycznie i fajnie. Pomyślałam, że podlinkuję Wam w opisie takie poradniki, które robiłam wcześniej, które w dalszym ciągu są aktualne, także daję znać, że w opisie są. I słuchajcie, ostatnia rzecz to jest nie coś, co możecie założyć bezpośrednio, to znaczy możecie tego użyć. Błyszczyki. Dlaczego błyszczyki, dlaczego nie pomadki na przykład matowe, dlaczego nie wazeliny? Dlatego, że przy błyszczykach w tym momencie nawet drogeryjnych macie dwie opcje w jednej, bo macie kolor i macie ochronę ust. Jako, że błyszczyki mają tłuste formuły, to trochę działają tak jak wiecie, tłusty krema od dawien dawna, od mam i tak dalej, na pewno wiecie, że zimą tłuszczem się zabezpiecza twarz, w sensie tłustym kremem najlepiej, nie? Żeby chronić przed mrozem. I podobne działanie będą miały właśnie na naszych ustach błyszczyki. Wazelinki też, ale tutaj mamy jeszcze ten efekt kolorystyczny, który jest bardzo, wydaje mi się, wskazany. No nie wiem, ja lubię po prostu mieć kolor na ustach. A, chciałam zwrócić Wam uwagę jeszcze na jedno. Jeżeli na przykład macie matową pomadkę i na to nałożycie błyszczyk, czego się nie mówi, ale to jest, wydaje mi się, takie oczywiste, no to ta pomadka, jeżeli nawet jest zastygająca pod spodem, to ona się zacznie zjadać. Ona nie będzie już zastygająca. Jest bardzo mało takich pomadek, które pozostaną zastygające. I właśnie, dlatego mówię, że to jest kolejna, piąta rzecz, która podbije Wasz look zdecydowanie, bo raz, że bye bye, spierzchnięte usta. Dwa, że dodajemy sobie kolor i dodajemy sobie, jakby wiecie, trochę takiego charakteru, charakterności. Także tutaj mam dwa przykłady drogeryjne. Ja bardzo lubię jeszcze Fenty Gloss Bomb, natomiast tamten, który mam, no daje bardzo mało koloru. A tutaj mam Sinskina i to jest On Fire, czy coś w tym stylu, kolor, który też bardzo lubię, I'm On Fire, tak? I chyba najtańsza wersja, najtańsza opcja, jaką mam, Lovely H2O. I to jest coś, co dziewczyny na YouTubach porównywały do właśnie Fenty. I jest coś w tym porównaniu, jest bardzo dobry i jest bardzo tani i jest też w kilku kolorach. Także po prostu myślę, że mogę Wam
te opcje polecić. Dawajcie znać, co Wy byście jeszcze dodały do tej listy podbijającej taki właśnie look, ale tak trikowo, że nie tylko, wiecie, coś przychodzi do tego modnego, ale jeszcze przy tym jest z tego jakaś korzyść. I tak, ściskam. Uwielbiacie moją gestykulację? Wiem, ja też ją uwielbiam. Okej, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie kciuka w górę, tak jak mówię. Dopisujcie swoje praktyczno-estetyczne opcje jeszcze do tej listy wow i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!